Witam Was, z tej strony Sabal, to jest praktycznie drugi film w ciągu tego samego dnia, licząc 24 godziny. Dawno tak nie zrobiłem, ale tu trzeba coś wyjaśnić, bo kolejny dzień i kolejny dzień mija i nie ma zastanego patcha. Więc Wy, moi drodzy, musicie wiedzieć, co się dzieje na tym endgame ie. i tu nie chodzi o to, że nie ma kontentu. w dupie to mam, ale chodzi o to, jakie są bugi krytyczne i wymagają naprawy za pomocą hotfixów, a ...a nie tygodniowej zajebanej łatki... ...więc wybaczcie mi będą przekleństwa... ...będę się irytował... ...będę jeszcze bardziej seplenił niż zwykle... ...jakbym wypił 07... ...ale musicie mi uwierzyć, że ja już jestem... ...po prostu tą grą... ...sfrustrowany albo inaczej... ...mam taki syndrom sztokholmski... ...że mnie Amazon wali w dupsko... ...a ja się cieszę i chcę... ...żeby robili to jeszcze mocniej... ...tak, tak, tak mniej więcej się poczuwam... ...więc w tym odcinku... ...powiem wam o bugach których wiem, z którymi sobie zdaje sprawę, że są i które wymagają jak najszybciej kurwa naprawy, ale niestety Amazon wali se w Wacława i chyba tam robi 2-3 osoby maksymalnie przy tej Gielce wszyscy mają to w dupie, więc przejdźmy do odcinasa. I jeszcze taki mały tip dla tych każuali co grają parę godzin i się świetnie bawią, ja to rozumiem, ale ta gra wymaga naprawy. Większość bugów, o których powiem, działają już od początku bety praktycznie otwartej i zamkniętej, bo ja też tam grałem, więc to nie są jakieś świeże sprawy, które już teraz wypłynęły i już nie ma karty przetargowej i argumentu typu no bo to ten MMO dopiero co wyszedł, dajcie im czas, moi drodzy, MMO Powinno być płynne. Niekiedy trzeba walić paczami co 3 dni, 4 dni, żeby ta gra stała i miała jakiś sens po prostu. I tu nie chodzi o content. Nie mówimy o tym. Dobra, kiedyś sobie dadzą tego dunga, dobra, może kwestie kiedyś dadzą, może poprawiam to i tamto, ale ja mówię o normalnej rozrywce, o tym, co już tam dali, żeby to naprawili. Więc tutaj będę mówił, małe bugi, duże bugi. Największe bugi, te krytyczne bugi, nie będę mówił chronologicznie, mniej więcej takie, o których znam, które są od początku, a które tak mnie wkurwiają, że uwierzcie mi, jak się dowiedziałem yy, dzisiaj z forum, że znowu nie będzie pacza, to się, to, to ja, ja, ja musiałem to nagrać, bo to, to jest jakaś patologia, co się dzieje. Pierwszy krytyczny book, który Amazon już chyba wie od półtorej tygodnia to nieskończony respawn Orihalkum w sensie instantowy. Jest taka miejscówka na Open dangu i wybaczcie mi, ja nie będę propagował tego gdzie to jest. Można znaleźć na YouTube filmiki, już wiele osób o tym nagrało. Ale wystarczą dwie osoby: jedna musi zbugować pewną mechanikę na max range'u, a druga kopie co chwilę, bo ta ruda od razu po Kopaniu pojawia się kolejna. Ludzie to bugują, to jest totalny exploit, bo musisz zrobić pewną czynność, żeby to wywołać. No i się ma do widzenia. Niestety trzeba to naprawić. Dużo ludzi kopie sobie tolvium, void ore, więc jeżeli ceny tych surowców szybko spadają, to już macie odpowiedź dlaczego. Pierwszy prosty bug, który działa od otwartej bety, który działa tylko na poziomie kodu i nic więcej, dalej tego nie potrafię naprawić, to jest pokazywanie stołów w danym mieście. Moi drodzy, przejdźmy na moje byłe miasto, tkackę mokradła, ja je aktualnie straciłem też za pomocą bugów, ale zaraz do tego przejdę. Jak myślicie, ile w moim byłym mieście jest stołów na poziomie piątym? Patrząc po tej mapce, no pokazuje 4, 5, 4, 4, 4, 4... 4. Ale ogólnie stołów tutaj na poziomie piątym jest 4. Czyli mamy krawiectwo, stoł kamieniarski, krosno oraz piec hutniczy, a na mapie pokazuje inaczej. Bo niektóre stoły latają się od poziomu trzeciego na tych dalszych miastach. Ale na mapie jest pokazywane od drugiego, więc jak ulepszysz o dwa poziomy i już tam jest piąty, to na mapie pokazuje czwarty. I w sumie ktoś by mógł powiedzieć, że na głównych miastach pokazuje dobrze, a ja wam powiem, że nie. Bo też był taki bóg z inwazjami. Już dwa hotfixy albo patrzę temu, hotfixów tu nie ma, przepraszam. patrzę temu, na jesieni, gdzie przez inwazję zbudowało się pokazywanie budynków, i tak samo w jesieni macie hutę na poziomie 5, ale mapy pokazuje poziom czwartym. No, jak to mówią, kto pytał. I w sumie nikogo to już nie obchodzi. Yy, za każdym razem, kiedy wejdę na grę i nie będziemy dłuższą chwilę, na przykład jeden dzień, muszę się pytać każdego, gdzie jest jakiś stół, żebym wiedział, gdzie pójść. To, to jest bez sensu totalnie, ale Amazon Games. No i właśnie, jak tą ziemię straciłem? Ogólnie ja ją wcześniej chciałem stracić, to dziwnie brzmi jako, że tą ziemię miałem wywładanie ponad miesiąc, ale Amazon po aktualizacji przedostatniej zwiększył podatki praktycznie dwukrotnie na ziemiach głównych oraz poboższych. Jak na początku za 5 budynków na piątym poziomie płaciłem 30 tysięcy tygodniowo, po aktualizacji było to już 60 tysięcy i musiałem żebrać, żulić kasę od ludzi z gildii, żeby móc opłacić i nie zniszczyło mi tych budynków, przy czym i tak inwazja co 4 dni wali we mnie i te budynki mi niszczyło, więc niby trochę nie fair, w jaki sposób mi tą ziemię odebrali, ale z drugiej strony nie będę po tym pakał, więc przejdźmy o tym właśnie, co chcę powiedzieć, czyli Ice Gauntlety oraz Młoty oraz jeszcze że jeden skill, o którym zapomniałem, ale głównie Ice Gauntlety, które lagują grę już od przynajmniej 20 dni ten bóg istnieje w tej grze. Polega to na tym, że spamujecie jedną umiejętnością, na punkcie, który chce się przejąć, no i przez to zobaczcie, co tu się odpierdala, ja nie wiem, co tu się dzieje, co ludzie robią, jak zdawać damage i na przykład nas chwilę nie leczą, bo nie trafiają w punkt, a oni mają łatwiej, bo tanków ich wybić się nie da, więc wystarczy, że wezmą team typu 10 tanków, wejdą w jeden punkt i już nic się zdobyć, się pożegnać, bo takie lagi, że się nie da nic zrobić. Na początku działało to normalnie, z tego względu, że ludzie nie znali tego boga, a potem, no Widzicie co tu się dzieje, mogę nie płakać, ale nie żałuję, jak już powiedziałem, i tak ta ziemia nie była opłacalna. Oprócz tych trzech ziemi, typu liśniące, jaśniowie, jaśniowiecznia oraz wiatrochron, re, reszta jest po prostu nieopłacalna, nie, maksymalnie 2-3 budynki na poziom 5 daje nie ulepszaj, bo tylko na tym stracisz. Ale żeby nie było, e, moi drodzy, e, same inwazje to są ciekawe, a to do tej grudni, co mi wyzwała to nie wiem, czy oni to specjalnie zbugowali ale nagle tak przejęli szybko czy ziemię czy, czy o tym wiedzieli, czy to był tylko czysty przypadek, ale dzień później, kiedy chciałem już odbić tą ziemię dla jajec, no to właśnie zablokowali e, wojny. Dzień później, nie? <ścoughs> no, tut mi light kurde. Kolejny bug od startu praktycznie otwartej bety, który działa, to jest lista znajomych oraz online w gildii też często się buguje, szczególnie po inwazjach oraz wojnach. E, moi drodzy, trzeba przejechać niekiedy całą Listę, żeby zobaczyć, kto jest online. To tak nieziemsko irytuje. Już pomijając te bugowanie w gildii, że też niekiedy nie mogę zobaczyć, kto jest online, żeby się zapytać, czy on chce na przykład pójść na jakiegoś Open Dunga albo on nie widzi tego, co ja piszę, bo musi zrobić loga, albo ja go nie mogę zaprosić do party. Takie bugi, które irytują. Drugi bug, który też jest dosyć zabawny, to są e, moi drodzy: zerowe procenty przy odpałach oraz wszystkich. I temach w języku polskim. Nie wiem, czy wiecie, ale na starcie to działało. Nie wiem, co oni zrobili, że to przestało działać. Na początku to były itemy, gdzie po pierwszym patchu oni napisali, że to naprawili, to zamiast to naprawić, to potem zjebali żarcie. I zacie też pokazuje jakieś niestworzone historie pisane przez Adama Mickiewicza. Naprawdę powiem wam szczerze, chciałbym posłuchać o tym jakiś poemat, jakie to jest zabawne. Bo w trzech paczach. Od rząd. Oni napisali, że to naprawili, ale tego nie naprawili i niekiedy ja chcę sobie znaleźć itemy na Action House'ie, to muszę, kurde, zmieniać na język angielski, żeby to znaleźć. Kolejny bóg, który każdy wie, ale niestety wszyscy mają go gdzieś. To jest Quest na Młot na level 580. Ostatni boss we wrogości, czyli w rajskim Gaju. Taka mapka dosyć nieprzyjemna. Po podniesieniu szkaty, powinien się zespić boss. On działa tylko i wyłącznie przy resetowaniu serwerów albo gdy jest patch, albo gdy resetują ręcznie, bo coś im się tam zepsuło, to wtedy jest szansa go zbicia. Ale potem już się nie despałni nigdy i niestety może parę osób ma zrobionego tego quest'a, ale reszta może się walić, moc jest niepotrzebny no komu on jest potrzebny na pewno nie mi, ani nie wam walić to, że nim gram Kolejny bóg mało znany, i ja jestem jeszcze w trakcie testowania tego, więc niestety nie, ma, nie mam dowodów na to, ale mniej więcej powiem wam, co udało mi się znaleźć. Są elitarne skrzynie na suchnącej wodzie, które respią się dosyć szybko, w sensie ten czas spałno można yy, przyspieszyć. Ja próbuję znaleźć przyczynę bugowania, ale wam powiem mniej więcej o co chodzi. Byłem na Cuchnącej Wyspie mniej więcej o godzinie 18. Porobiłem parę dziwnych rzeczy, jakieś inwazje, wojny, jakieś PvP, questy. No i byłem potem o godzinie 21. I znowu te skaty elitarne, które się podobno respią co 24 godziny, albo co 23, mogłem znowu podnieść, i słyszałem to już od wielu osób, że niektórzy znaleźli ten błąd i farmią te szkaty co dwie właśnie i trzy godziny, jakoś sobie ten czas przyspieszając. Więc nie wiem, właśnie jak to wywołać tego Buga, ale wiem, że istnieje, bo sam już tak byłem świadkiem, dwa, trzy razy mi się zdarzyło przez przypadek, a ja często tam chodzę, bo podbijam sobie gry robiąc albo bijąc te mini bossy. No i to jest właśnie jeden z tych bugów, które mało kto wie, każdy wie, że istnieje, ale nie każdy wie, jak go wywołać, a jak ci, co wiedzą, to już sobie tam farmą i mają wszystko w dupie. Kolejny bug, który był, ale został wyłączony, ale też o nim nie wiecie, to jest farmienie portali level 6-5. Chodzi mi o te duże. Na początku postarali się chyba 8 godzin wyłączyli, ale za pomocą tych skrzyń mogłeś szybko podbić GSA. Są ludzie, którzy mówią, że tymi skrzyniami się nie podbija GS-a, ale ja mówię o dużych, a nie małych. Faktycznie, małymi z portali nie da się podbić GS-a, bo nie podbija, ale tymi dużymi że mi się dało, i ja praktycznie robiąc 3 godziny, podbiłem sobie młoty o 30 punktów, robiąc tylko i wyłącznie 3 godziny. I wyfarmiłem tego 50 kat, a aby ludzie co od rana jak włączyli serwery do godziny, gdzie to włączyli, czyli 19.00, wybili sobie już kapy, czyli mieli już wszystkie itemy na level 5, 9, 1 Oprócz biletstwa, bo chyba te e, pierścienie, amulety, kolczyki tam nie lecą, więc to działało. Amazon jest cicho, wszyscy są cicho, ale jest dużo osób co to pobugo, pobugowało nieświadomie lub świadomie, ja o tym nie wiedziałem, bo potem sobie poszedłem spać, więc myślałem, no tak no dzi dziwiło mnie to, że tyle i temów tak szybko zdobywam, a discoń a, a idzie do góry, ale jakoś tak nie pomyślałem, nie więc tam się można powiedzieć, przyznaję, ale mówię, ja tylko to robiłem 3 godziny i poszedłem spać, więc e, Amazon powiedział, że nikt nie dostanie na to bana, było co było. No i właśnie chodzi mi o to, że jak już wyłączyli bez zdecydowania serwerów tego, tych rzeczy, dlaczego nie dali hotfixa w ten sam moment? No, co to jest za problem wydłużyć czas te spawnu, kurwa, i dodać mniej drop do tych szkat? No co by, jaki to problem sprawia, nie? No powiedzcie mi, żaden! I skoro mówię, mogli wyłączyć te, ten drop bez zdecydowania dotykania serwerów, to mogli go też włączyć, poprawiając już ten drop, nazywamy to hotfixem, czyli rzecz, która wymaga i przez cały tydzień, jak ten zjep, nie mogę robić tych wyłomów, nie mogę progresować. Nikt nie może robić kolejnego contentu. No bo Amazon musi zastanowić przy McDonaldzie, jak to zjebać znowu. No i tych bugów jest wiele, wiele więcej, bardziej dla postaci, że jakieś umiejętności nie działają, ja w tanku akurat tego problemu nie mam, ale tu macie screenshota z forum, co nie działa dokładnie i co ludzi e, irytuje. No tego jest po prostu masa, to trzeba już naprawić, bo to jest wiadome od miesiąca. Niektóre buły, które powiedziałem, po prostu no są już wiadome, no od dobrych paru dni, typu te oni Halkum. Ludzie to respią, co chwilę, mają niesamowite duże ilości tolwiu i void ore, i to bugują, robiąc exploita, i nikt tego nie, nic, nikt, z tym nic nie robi, no, ja tego nie rozumiem, kompletnie, mam jakiś hotpick zwalnąć, ludzie spamują, płaczą na forum, są filmy o tym, wszystko, no, no, ja tego kompletnie nie rozumiem, co tu się dzieje, nie, więc moje, moi drodzy, no, ja jestem strasznie już znudzony, poedytowany, oczywiście będę dalej nagrywał z New World bo mam materiały do przodu, więc najpierw chcę nagrać to, co już nagrałem, ale czy Dalej będę grał tak jak grałem wcześniej? Nie wiem. Zobaczymy, bo zamiast wrzucić update, to oni na przykład dzisiaj, to oni sobie wrzucili post z, ze skórką Robin Hooda. No i elo nie, Oprócz graczy nie odpisali na, na żaden post, że e, dlaczego nie ma aktualizacji. Oczywiście, żeby nie było, e, nie dali kopii w, -w -klej info, że bardzo ciężko pracujemy i zrobimy jak najszybciej. No i nie interesuj się, w się człowieku, nikt nie, nie pytał. Iby nie było, ja rozumiem argument, że ta gra ma potencjał, ale co z tego, skoro podejście deweloperów i do informowania czegokolwiek i naprawiania czegoś szybko jest praktycznie zerowe. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was Sabal, trzymajcie się i do usłyszenia.